Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś będzie odcinek endokrynologiczny, odcinek poświęcony zmianom, z którymi bardzo często panie zgłaszają się również do mnie, chociaż jestem ginekologiem, endokrynologiem, a nie tylko endokrynologiem, czyli guzką tarczycy. Jeśli ten materiał spodoba się wam, zapraszam do lajkowania, dzielenia się, subskrypcji i do komentowania pod materiałem. Dzisiejszy odcinek poświęcę tarczycy, a konkretnie guzkom tarczycy, czyli zmianom, z którymi bardzo często panie zgłaszają się do endokrynologów i które bardzo często wykrywane są przypadkowo przy wykonywaniu USG naczyń szyjnych i które to zmiany są przyczyną dużego strachu. Panie doktorze, czy nie jest to rak? Tarczyca jest gruczołem położonym na szyi, składa się z dwóch płatów połączonych cieśnią. Wydziela hormony biorące udział praktycznie we wszystkich procesach metabolicznych w organizmie i warunkuje termogenezę, czyli warunkuje to, że jesteśmy stało ciepli, że trzymamy tą naszą stałą temperaturę ciała. Wydzielanie tych hormonów podlega regulacji zaśrodkowego układu nerwowego poprzez podwzgórze i przysadkę. Przysadka wydziela hormon tyreotropowy. I tutaj ważne rozróżnienie. Hormon tyreotropowy działa na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Czyli jeżeli mamy dużo hormonów tarczycy, czyli jeżeli mamy nadczynność tarczycy, to tego TSH jest mało. Natomiast jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, hormonów jest mało, to wówczas przysadka stara się wystymulować ten gruczoł tarczowy do produkcji większej ilości hormonów i tego TSH będziemy mieli więcej. A więc niedoczynność to jest wysokie TSH, nadczynność to jest niskie TSH. Najczęstszą przypadłością, którą panie zgłaszają się do gabinetów endokrynologicznych, to są guzki tarczycy. Są to zmiany, które pojawiają się w obrębie miąższu tarczycy i które mogą mieć różny charakter. Mogą być to zmiany lite, i mogą być to zmiany o charakterze płynowym, czyli pęcherzyka wypełnionego koloidem, wypełnionego gęstą treścią płynną. I teraz tak, słyszycie panie w gabinetach, czy przeczytacie w opisach zmiana ogniskowa albo guzek. Guzek to jest to, co lekarz wybada przy pomocy dotyku palpacyjnie, czyli stajemy sobie przed pacjentem albo za pacjentem i macamy szyję, patrzymy, jaka jest konsystencja tarczycy, czy są badalne jakieś zgrubienia, pacjent słyszy polecenie przełknięcia śliny, czujemy wówczas, czy ta tarczyca jest ruchoma i czy coś nam się nie przesuwa po palcach. Zmiana ogniskowa to jest to, co lekarz zobaczy w badaniu USG. I o ile guzki tarczycy występują, szacuje się około 5% kobiet i 1% mężczyzn, to częstość zmian ogniskowych, czyli tych zmian, które wykrywamy w badaniu USG, jest znacznie, znacznie większa. W badaniach sekcyjnych, czyli jeżeli mamy zmarłą osobę, zwłaszcza w podeszłym wieku, to praktycznie u połowy pacjentów możemy znaleźć zmiany w obrębie gruczołu tarczowego. Skąd się te guzki biorą? No, mamy pewny czynnik rodzinny na pewno, bo częściej występują te zmiany rodzinnie, ale podstawową sprawą jest niedobór jodu w diecie. Już obecnie z racji tego, że mamy jodowanie soli wprowadzone w latach 80., częstość dużego wola guzowatego, kiedy gruczoł tarczowy był masakrycznie powiększony z obecnością wielkich guzów wielkości czasami pięści, no to już takich sytuacji nie mamy. Natomiast również zmiany guzowate mogą powstawać na podłożu choroby Hashimoto, czyli na podłożu w ogóle wszystkich zapaleń autoimmunologicznych. Pojawia się pytanie. Ciotka miała guza tarczycy. U kuzynki rozpoznano guzki tarczycy. Ktoś w rodzinie ma wolę. Czy ja nie mam guzka tarczycy? No i czy taki guzek tarczycy w ogóle może dawać objawy? No najczęściej zmiany guzkowe w tarczycy nie dają objawów. Są rozpoznawane przypadkowo, na zasadzie takiej, że pacjentka przychodzi, proszę sobie zrobić USG tarczycy, bo dawno nie miałam albo mam chorobę tarczycy w rodzinie, no i pojawia się w opisie zmiana ogniskowa o wymiarach X, Y, o charakterze płynowym, litym i tam różne takie elementy się pojawiają w opisie, które budzą niepokój. Może parę słów na temat tego, jak my opisujemy guzki tarczycy. W
opisie radiologicznym często spotkacie Państwo taką klasyfikację TIRADS. Tych klasyfikacji TIRADS jest kilka, one opisują guzki tarczycy i ryzyko wystąpienia w tym guzku, czy w tej zmianie ogniskowej, zmiany nowotworowej. Na co patrzymy? Patrzymy, jaki charakter ma zmiana. Czy jest to zmiana płynowa, czy jest to zmiana lita. Jeżeli jest zmiana płynowa, to ryzyko złośliwości jest nikłe. Jeżeli jest to zmiana lita, no to patrzymy dalej, czy widać torebkę, czy widać tak zwane halo, czyli taką ciemniejszą obwódkę wokół tej zmiany. Patrzymy sobie, czy są widoczne mikrozwapnienia, bielutkie kropki w badaniu USG. Patrzymy sobie, jaki jest charakter unaczynienia. Czy to jest unaczynienie obwodowe, czy jest to unaczynienie centralne, z dużymi naczyniami w środku, bądź też naczynie takie zagęszczone jak gąbka. To są zmiany wtedy podejrzane. Patrzymy również, jakie są wymiary zmiany. I zwłaszcza w seryjnych badaniach, jeżeli Państwo słyszycie, dobra, zmiana do obserwacji, i słyszycie, że dobra, kontrola za rok. I pytacie się, dlaczego za rok? No bo po prostu nie ma tutaj ta zmiana charakteru zmiany podejrzanej o złośliwość i można spokojnie wówczas ten rok odczekać. Oczywiście, jeżeli lekarz ma podejrzenie, że ta zmiana jest no, taka trochę fishy, usłyszycie, że trzeba zrobić biopsję, albo że trzeba przyjść za 3 miesiące i wtedy będzie decyzja o biopsji. Patrzymy również na kształt tej zmiany, czy jest wyższa niż szersza, bo to też ma znaczenie. No i patrzymy na brzegi, czy to jest zmiana ostro zarysowana, czy zmiana o zatartych, nierównych obrysach. Co jest sygnałem alarmowym? Co powinno skłonić nas do szybszej wizyty u lekarza? Jeżeli pojawia się nagle zmiana na szyi, pojawia się zaczerwienienie szyi, ból przy przełykaniu, chrypka, jeżeli powiększają się okoliczne węzły chłonne. Okolica szyi to jest 200 węzłów chłonnych. Najbardziej bogaty w naczynia limfatyczne i węzły chłonne obszar naszego ciała. Powinno nas zaniepokoić również to, gdyby się pojawiły objawy nadczynności tarczycy, czyli mamy drżenie rąk, nadmierna potliwość, mokre ręce, bezsenność, kołatania serca, biegunki, zaburzenia przewodu, ze strony przewodu pokarmowego w ogóle, zaburzenia rytmu serca, kołatanie, to jest bardzo charakterystyczne w przypadku nadczynności tarczycy. Te sytuacje zawsze należałoby wyjaśnić, zgłosić się na początek do lekarza rodzinnego, bo w tej chwili lekarz rodzinny nie tylko może kierować na to podstawowe badanie, czyli na TSH, ale również może oznaczać wolne hormony tarczycy i może kierować na przeciwciała. Bardzo ważna rzecz, jeżeli w rodzinie były przypadki nowotworów tarczycy, to jednak warto jednak w ramach takiej czujności onkologicznej raz na 2 lata nawet sobie wykonać badanie USG tarczycy. Również sytuacje, kiedy było się narażonym na napromienianie okolicy szyi, to są sytuacje, kiedy obowiązuje wzmożona czujność onkologiczna i wówczas badanie ultrasonograficzne, badanie funkcji tarczycy powinno się wykonywać częściej. Pojawia się rozpoznanie zmiana ogniskowa tarczycy, guzek tarczycy, torbiel tarczycy. No i teraz trzeba określić, czy ta zmiana jest złośliwa, czy nie. Czy ma ten potencjał rozwoju nowotworu. Oprócz kryteriów ultrasonograficznych, o których powiedziałem, ważnym badaniem jest badanie cytologiczne. Materiał zyskujemy w drodze aspiracyjnej biopsji cienkiej głowy, czyli igiełką pod kontrolą USG nakłuwa się szyję i pobiera się materiał do badania. Brzmi strasznie, prawda? To tylko strasznie brzmi. Nie jest to wcale badanie straszne, nie jest badanie bolesne, nie wymaga znieczulenia. I teraz, kto powinien to robić, to badanie, tą biopsję aspiracyjną cienkiej głowy? Ja uważam, że powinni to robić histopatolodzy, bo to oni oceniają preparat. I wtedy nie ma mowy o tym, że lekarz, specjalista, endokrynolog, ginekolog czy chirurg endokrynolog pobrał materiał i pobrał to źle i histopatolog ma problem z oceną tego badania. Jeżeli sam sobie pobierze, to bierze za to pełną odpowiedzialność i to badanie myślę, że będzie zrobione najlepiej przez osobę, która tych badań wykonuje po prostu dużo.
I pojawia się pytanie, czy jak już miałam biopsję zrobioną, to już mam jakby temat załatwiony i to już jest duży spokój. No cóż, cytologia nie jest badaniem idealnym. Może nam z pewnością wykryć przypadki raka brodawkowatego czy raka anaplastycznego, ale już na przykład w guzach pęcherzykowych nie jest to takie jednoznaczne. Są sytuacje właśnie w guzach pęcherzykowych, kiedy badanie cytologiczne nie jest w stanie ocenić, czy to jest zmiana złośliwa, czy to jest zmiana łagodna. Do tego konieczne jest badanie histopatologiczne usuniętej zmiany. Więc w opisach badań cytologicznych znowu znajdziecie Państwo taki opis, taki element. Według Bethesda kategoria, czy grupa 1, 2, 3, 4, 5. O ile grupy 1, 2 to są grupy, które mówią o zmianie łagodnej, grupy 4, 5 to są zmiany podejrzane o nowotwór, z dużym prawdopodobieństwem nowotworu, bądź też ewidentnie nowotworowe, to grupa 3 to jest taka szara strefa. I jeżeli usłyszycie, że jest to grupa trzecia, to proszę tego nie lekceważyć i stosować się dokładnie do zaleceń lekarza, bo w zależności od tego, jakiego rodzaju tam komórki będą dodatkowo opisane w opisie badania cytologicznego, lekarz może Wam zalecić raczej operację, może zalecić powtórzenie badania, bądź też kontrolę za parę miesięcy. O tym, że rozpoznanie guzka tarczycy, zmiany ogniskowej w tarczycy od razu powoduje pojawienie się myśli, a może to jest rak, to przekonałem się sam. Otóż, drodzy Państwo, jak zaczynałem specjalizację z endokrynologii, jednym z elementów było szkolenie w zakresie USG tarczycy. No i po tym fantastycznym kursie, gdzie nie robiłem sobie właśnie badania, ani też nikt mi tego badania na kursie nie zrobił, miałem dyżur w Wigilię. No i tak w ten dyżur wigilijny mieliśmy fajny nowy aparat. Mówię, o, to ja sobie zrobię USG tarczycy. No i przyłożyłem sobie głowicę. No i aleluja, znalazłem sobie guzek tarczycy. Od razu myślałem, że mam nowotwór. Oczywiście zrobiłem sobie od razu później biopsję. Zmiana okazała się zmianą łagodną, jest podstawową kontrolą, ale strachu trochę było. I tak, bazując już na własnym doświadczeniu, chciałbym Was naprawdę uspokoić. Mam tutaj drugą zmianę też pod kontrolą. Creepy, no nie? Mam zmianę jakąś ogniskową w tarczycy. Nie bójcie się, jeżeli usłyszycie propozycję biopsji. Jest to badanie, które jest naprawdę bezpieczne, które pozwala w większości przypadków wykluczyć złośliwość. To badanie nie jest badaniem jakimś state of the art, nie jest to badanie porównywalne do neurosonografii. Monitoring ultrasonograficzny w tarczycy jest stosunkowo prosty. No i tak to mniej więcej wygląda nasza tarczyca. Źle się robi samemu sobie badanie. Sobie z boku, jak wyglądają węzełki chłonne, czy coś nie ma podejrzanego. Mierzymy tarczycę, możemy również podjechać do góry na ślinionki. Dobra, co jest ważne, drodzy Państwo, jeżeli jest badanie wykonywane, powinno zawsze zakończyć się wydaniem opisu, gdzie będzie opis, gdzie jest tarczyca położona, czy są regularne obrysy, jak wygląda echo samego miąższu, czy są zmiany ogniskowe, każda zmiana powinna być opisana. Oczywiście w wolu wieloguzkowym, gdzie tych guzków jest kilkanaście, nie spodziewajcie się, że uzyskacie opis każdego guzka, zwłaszcza, że są to zmiany najczęściej o takim samym charakterze. Więc może być tak, że będzie napisane, że są liczne zmiany ogniskowe o takim a takim charakterze. Największa o takich wymiarach, położona tak a tak i zalecenie odnośnie tego, czy to kwalifikuje się do biopsji, czy też nie. Pamiętajcie, że badanie powinno zawsze zakończyć się wydaniem opisu. Ultrasonografia jest podstawową metodą i najłatwiej dostępną, najszybciej dostępną, bo praktycznie
w większości gabinetów POZ i u każdego endokrynologa jest sprzęt, który pozwala na wykonanie badania USG tarczycy. Oprócz tego korzystamy z badań opartych o medycynę nuklearną, więc podajemy z TechNet bądź też jod radioaktywny i pozwala to na zróżnicowanie guzków, które są aktywne metabolicznie, czyli tak zwanych guzków gorących, od guzków, które są nieaktywne metabolicznie, od guzków zimnych. Guzek gorący najczęściej jest zmianą łagodną, natomiast guzki zimne są podejrzane. Badanie to również pozwala na sprawdzenie, czy nie gromadzi się znacznik w węzłach chłonnych. To jest wykorzystywane w nadzorze przede wszystkim u pacjentów, którzy są leczeni z powodu nowotworów tarczycy. No oczywiście nie wspomniałem o tym, ale to jest tak znowu dla mnie oczywista oczywistość. Elementem oceny tarczycy w USG są również węzły chłonne, czy nie mają charakteru przerzutowego, bo to również jest dość charakterystyczny obraz w badaniu USG. No i teraz tak, co zrobić z takim stwierdzonym guzkiem? Czy go leczyć? Czy go usuwać? Czy go obserwować? Drodzy Państwo, kierujcie się tym, co Wam mówi lekarz. W większości przypadków zmiany o charakterze łagodnym podlegają tylko i wyłącznie obserwacji. To jest ultrasonografia raz na 3-6 miesięcy. Ewentualnie, jeżeli ta zmiana zmienia swój charakter, rośnie szybciej, pojawia się jakiś element nowy, pojawia się na przykład bogatsze unaczynienie, być może będzie zalecenie powtórzenia badania biopsyjnego, badania cytologicznego i trzeba będzie tą szyję ukłuć jeszcze raz. Jeżeli jest zmiana, która jest podejrzana, możecie mieć zaproponowane leczenie operacyjne. No i tutaj może być to leczenie polegające na usunięciu fragmentu płata, całego płata, bądź też usunięciu całkowitym, bądź też no, częściowym całej tarczycy. Dzięki temu materiale pooperacyjnym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na przykład ten guzek, który był w grupie trzeciej, jest zmianą łagodną, był zmianą łagodną, bądź też, czy to jest sprawa nowotworowa i będzie pacjent wymagał dalszego leczenia. Po operacjach tarczycy pacjenci wymagają suplementacji hormonami. Dlatego, że jak usuniemy tą tarczycę, usuniemy gruczoł, który produkuje hormony, to musimy te brakujące hormony dostarczyć w postaci tabletek. I to wiąże się z koniecznością często wieloletniego przyjmowania preparatów lewotyroksyny. Upierdliwe, no ale umożliwia normalne, codzienne funkcjonowanie. Czasami też, zwłaszcza w takich rozległych operacjach, dochodzi do usunięcia przytarczyc, gruczołów, które odpowiadają za gospodarkę wapniową. Dlatego też po operacjach tarczycy zawsze kontroluje się poziom wapnia. Pytanie pojawia się oczywiście, jak leczyć? Czy w ogóle podejmujemy się leczenia? No to, czy rozpoczniemy leczenie guzka tarczycy, bądź też guzków tarczycy, zależy od wielu elementów. To jest generalnie terapia krojona na miarę pod tego konkretnego pacjenta. I Państwo sobie ustalacie z lekarzem na podstawie wyniku badania USG, wyniku badania cytologicznego, wyniku badań hormonalnych, wywiadu chorobowego, wywiadu rodzinnego, to jaką strategię obrać. Jeżeli mamy pojedynczy łagodny guzek, łagodną zmianę, która nie jest duża, oczywiście można zostawić to w obserwacji, nic z tym nie robić i po prostu kontrolować to raz na 6 miesięcy czy raz na 12. Odstępy to już do decyzji lekarza. Jeżeli występują objawy niedoczynności bądź też nadczynności tarczycy, no to będzie odpowiednio dobrane leczenie farmakologiczne. Jeżeli mamy nadczynność, no to podajemy tyrostatyki, czyli preparaty, które hamują funkcję tarczycy, hamują jej działanie. Jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to podajemy preparaty lewotyroksyny, czyli podajemy to, czego tarczyca nie produkuje w wystarczającej ilości. W czasie badania USG oceniamy objętość tarczycy. No górna norma, górna granica normy dla mężczyzn to jest 25 ml, dla kobiet 18 ml. Jeżeli ta tarczyca jest bardzo duża, jeżeli mamy do czynienia z wolem wieloguzkowym, często słyszycie wówczas propozycję leczenia radykalnego, a więc albo leczenia chirurgicznego, albo leczenia radiojodem. Radiojod to jest preparat specjalnie przygotowany w odpowiednim
odpowiedniej ilości do objętości tarczycy, który ma za zadanie po podaniu wbudować się w tarczycę i ten izotop promieniotwórczy promieniowaniem alfa niszczy komórki tarczycy. Ta tarczyca ulega znacznemu zmniejszeniu. Minus tej terapii, no nie wolno zachodzić w ciąży. No i to jest dłuższy czas, kiedy trzeba zrezygnować z planów macierzyńskich. Plus nie ma blizny, nie ma tej sznity na szyi, której panie no, nie chcą. W leczeniu małych zmian ogniskowych, małych guzków tarczycy, o których mamy pewność, no, czy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że jest to zmiana łagodna, można zastosować nową metodę, to jest echolaser. Wprowadza się do guzka przez skórę pod kontrolą USG włókna laserowe, które podgrzewają miejscowo tkankę, powodując martwice i znaczne zmniejszenie tego guza. Spokojnie można uzyskać zmniejszenie objętości takiego guzka o połowę. Zła wiadomość. Ta terapia, o której powiedziałem, właśnie echolaser, jest terapią nierefundowaną i to są już bardzo wysokie koszty, między 10 a 20 tysięcy złotych, w zależności od tego, ilu włókien laserowych zużywają lekarze w czasie operacji. No i oczywiście oprócz leczenia takiego, jak mówię, nieinwazyjnego, jest leczenie operacyjne, czyli usunięcie tarczycy, usunięcie częściowe bądź też całkowite tarczycy. Ta operacja niestety niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia nerwu krtaniowego stecznego i pojawienie się no, problemów z głosem. No i oprócz tego oczywiście mamy sznitę na szyi, dla nieślązaków bliznę. Mamy również ryzyko usunięcia wraz z tarczycą przytarczyc gruczołów wydzielenia wewnętrznego odpowiedzialnych za gospodarkę wapniową. Co należy zrobić po zakończeniu leczenia? Więc jeżeli było leczenie radykalne, czyli jeżeli usunięto tarczycę poprzez podanie jodu promieniotwórczego bądź też przez leczenie operacyjne, no to wówczas wymagane jest na stałe stosowanie do końca życia preparatów tarczycy. I drodzy Państwo, naprawdę to jest leczenie przewlekłe, które po ustawieniu w gabinecie endokrinologa może spokojnie prowadzić lekarz rodzinny. Nie ma potrzeby odwiedzania endokrinologa co kilka miesięcy tylko po to, żeby uzyskać receptę na kolejne tabletki dewotyroksyny. Spokojnie idźcie do swoich lekarzy rodzinnych. Natomiast czy można uniknąć, czy jest jakiś sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zmian ogniskowych w tarczycy? Mamy pewną tendencję rodzinną, no to w tym momencie trzeba się tylko badać, bo tutaj nie mamy możliwości zapobieżenia wystąpienia tych zmian. Natomiast warto jeść ryby morskie, spożywać sól, aczkolwiek w rozsądnych ilościach. Przypominam, sól w Polsce, sól spożywcza obowiązkowo jest solą jodowaną. Należy unikać sytuacji no, napromieniania okolicy szyi, a więc na przykład tomografia okolicy szyi, czy też zdjęcia rentgenowskie, które niosą ze sobą po prostu promieniowanie jonizujące, powinny być wykonywane naprawdę ze ściśle określonych wskazań. Również niektóre leki antyarytmiczne mogą powodować zaburzenia funkcji tarczycy, nadczynność, niedoczynność, uszkodzenie funkcji tarczycy, w konsekwencji również pojawienie się guzków. Na ten temat zawsze należy porozmawiać z lekarzem kardiologiem, jeżeli dostajecie leki antyarytmiczne, amiodaron, leki zawierające w swoim składzie jod. Więc drogie panie i panowie, rozpoznanie guzka tarczycy, czy też zmiany ogniskowej w tarczycy, to nie jest rozpoznanie, które od razu z tyłu głowy powinno budzić podejrzenie nowotworu, podejrzenie raka. Znakomita większość tych zmian to są zmiany łagodne, które wymagają tylko okresowej kontroli. Jeśli ten materiał się Wam podobał, zostawcie lajka, skomentujcie, podzielcie się ze znajomymi. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych filmach.